Dzień dobry kochani. Zaczynamy dzień z książką, z kawą. Tutaj moja księżniczka, Damusia, z dzidzią w wózeczku. Ma też jakieś zabaweczki. Jeszcze w piżamce, ale już pomadka na ustach, korale i bransoletka. Także witamy Was w piękną, słoneczną sobotę. No dobrze, kochani, to teraz już mogę się z Wami przywitać, no bo wiecie, tak z łóżka, to co to było za przywitanie? Także witam się z Wami w kolejnym vlogu. Dzisiaj świętujemy urodziny mojej mamy i powiem Wam, że dopiero co wymyłam włosy, wyprostowałam, zrobiłam jakiś tam makijaż, szybko założyłam sukienkę, bo no dzieje się, mama działa w swojej kuchni, ja działam w swojej kuchni i tak, pire z rozmarynem mam już gotowe, kurczaczki zaraz wrzucam do piekarnika i robię taką szybką sałatkę, którą wymyśliłam. Ja bardzo lubię połączenie sera, oliwek, oliwy z oliwek i pomidorów. No i wiecie, że mama przywiozła z Bułgarii te sery, więc stwierdziłam, że zrobię taką sałatkę, pomidory właśnie z serem, z cebulą, z oliwkami. Do tego te pire, kurczaczki, będzie też trochę przystawek. No a później oczywiście, tak jak Wam mówiłam wcześniej, planujemy zrobić ognisko. Także ja uciekam dalej do kuchni, kochani moi, dalej działam i zapraszam Was na kolejnego vloga. Zobaczcie, wczoraj też malowałam paznokcie, tym razem lakierem z semilaka. Tamten był taki malinowy odcień, ten jest taka naprawdę krwista czerwień, także pasuje mi do sukienki, ale nie wiem, jak długo w tej sukience wytrzymam, bo powiem Wam szczerze, że pogoda taka sobie dzisiaj. Na pewno na ognisko wjadą już bluzy, katany jeansowe i tak, ale zobaczymy. No, póki co nie pada, ale jest dość wietrznie dzisiaj, także zobaczymy, jak to dzisiaj będzie z tą pogodą. No dobra, i zobaczcie, tutaj mam pomidorki malinowe, czerwoną cebulę, białą cebulę, oliwki i dodamy sobie ten serek z Bułgarii, więc to będzie coś takiego. Do tego dorzucimy sobie jeszcze oliwę truflową, no i myślę, że będzie pychota. Do takiego lekkiego pire, do kurczaczka, myślę, że jak znalazł. No dobra, tutaj już moje pire, tak je podałam. Też polałam tutaj z góry troszeczkę tą truflową oliwą. Włożyłam gałązki rozmarynu, także lecimy do altanki. No i słuchajcie, moje kurczaki, część w płatkach kukurydzianych, część w panko, bo po prostu brakło mi płatków kukurydzianych, także taki miks kurczakowy, proszę bardzo. No i zobaczcie, pierwsza partia pomidorki, jajeczka, pire, woda z miętą, z ogóreczkiem, moja grecka sałatka, moja piękna córeczka. Mamy sałateczkę, kurczaczka, ogóreczki, zobaczcie, jest kompocik truskawkowy, kwiaty, kolejna partia to będą wędlinki, sałatki, a później ognisko, więc teraz póki wszystko ciepłe, to zjemy sobie po prostu taki pyszny obiadek. No i czy u Was też na każdej imprezie jajka w majonezie muszą być i pomidory z cebulą? Bo u nas tak, zdecydowanie. Dobra, czekamy na resztę ekipy. Tutaj córcia już gotowa, tak? Gotowa jesteś do obiadu? Gotowa, powoli, w koralach z torebką Pepy, gotowa, powolutku. Dawno nie było, kochani, pogadanek z altanki. My już zjedliśmy, jak to się mówi, takie pierwsze danie, w sumie obiad, tak jak Wam mówiłam. Także zaraz troszkę pozgarniamy, później wjedzie ciasto, wędlinki i fajnie spędzamy czas. Nie, ale powiem Wam, że pogoda póki co dopisuje, jest tylko lekki wiatr, nie pada, więc z naszego ogniska mam nadzieję dzisiaj coś wyjdzie, to na pewno Wam pokażę, bo mamy już worek bułeczek, worek kiełbaski, także wiecie, ognisko będzie na pewno z przytupem. Wszystkich. O, jest i Karol. Właśnie chciałam go zapowiedzieć, ale jest. Sam się zapowiedział. Cześć. Jest i Krzysiek. Drogę. Nie zgoliłem, ale przyciąłem. No i zobaczcie, od razu lepiej to wygląda. Także to my jesteśmy takim towarzystwem, którym, dla których zawsze czegoś brakuje. I tak, dziewczyny zostają. No idziecie do sklepu. A no tak, a to kilka rzeczy. No, więc dziewczyny zostają, a Karol, Krzysiek, tata i dzieciaki idą do naszego bliskiego sklepu. Możecie kupić nam coś fajnego. Dobra. Jak znajdziecie, jak coś będzie. No, mleko, sok, pamiętaj.
No. Jedzenie dla psiaków. Jedzenie dla psiaków, bo nam zabrakło. No. Dobra, to wy tu, a ja tu. No. A zobaczcie, jaką Nelcia dostała dzisiaj torebeczkę od cioci i dwójka, wow, super. I tam ma różne skarby, i ma, prawda? Skarby. I co, jedziesz hulajnogą do sklepu? Dobra, jedzie. Pa! Też, Tania. No dobra, idziemy na drugą część naszej działeczki, czyli nad rzekę. Zobaczymy, jak tam nad rzeką, trochę zarosło już, ale idziemy. To przy okazji pokażę wam jeszcze, zobaczcie. Są już owoce, gruszki. A zobaczcie, tutaj jeszcze więcej gruszek. I ulubione porzeczki Leosia. Leoś od małego dzieciaczka zawsze przychodzi na porzeczki i zajada, tak Leo? Prosto z krzaczka. A jakie, Leosiu, wolisz? Czerwone porzeczki czy czarne? Czerwone. Czerwone. No dobra, zdecydowanie trzeba tutaj poprosić sąsiada, żeby skosił nam i podjechał ciągnikiem. Zobaczcie, jakie budki. Wpadłam jeszcze na chwilkę do domu, dlatego że ładowałam baterię w aparacie. Nagrywałam wam przed chwilą telefonem. Wpadłam po cytrynę do drineczka i przyszłam, słuchajcie, wziąć dzieciaczkom jakieś kolorowanki, bloki, mazaki, kredki, bo aktualnie teraz grają w piłkę nożną, wujek stoi na bramce, dzieciaki mu strzelają gole, ale też zaniosę im właśnie puzzle jeszcze i jakieś kolorowanki. Także po to aktualnie przyszłam do domu i jeszcze wam pokażę, bo te moje zapachy, wiecie, te moje patyczki zapachowe, to cały czas miałam zapach brzoskwiniowy i wiecie co, naprawdę one są u mnie bardzo wydajne i ten brzoskwiniowy zaniosłam sobie teraz do biura, bo chciałam tutaj jakiś nowy zapach i mam zapach, który tak pięknie pachnie trochę perfumami, jak perfumy Angel właśnie, no zapach jest niesamowity, także już wam pokażę, bo wiem, że jak wam czasem coś polecam, to wy sobie lubicie podpatrzeć, ja też lubię takie różne nowinki, więc ten zapach jest naprawdę intensywny, no i tak pięknie, bardzo elegancko pachnie, wiecie, tak, no pięknie po prostu. Zobaczcie, to jest ten zapach. I jest naprawdę mega piękny, polecam. O, tutaj właśnie poranna zabawa została, a my idziemy po kolorowanki. Wiecie co, jednak stwierdziłam, że będziemy przyczepiać ten obrazek, także gdzieś go tutaj zaraz, nie, może tu go postawię i będziemy go, może jutro Krzysiek Nelci jeszcze zaczepi w pokoju, przywieźni, o. Nelcia pozazdrościła Leosiowi ostatnio, jak układał super zinksy i ustawiła swoje figurki i Moji Popsy. Dobra, a ja zaglądam do Nelciowej półeczki i chyba tak, weźmiemy kredki i jakąś kolorowankę. No i widzicie? Widzicie? Taka jestem zapominalska. Pokazywałam wam ostatnio na Instastories, że powróciłam do tego zapachu. O matko, don't get me wrong, babe. Słuchajcie, ten zapach, to jest zapach wiosny, lata, ogrodu, świeżo podlanych konwali, konwaliowy, także uwielbiam i dzisiaj po prostu nim pachnę i polecam wam serdecznie. Coś pięknego. Powiem wam, moi drodzy, że no nie wiem, co to dzisiaj z tego vloga wyjdzie, dlatego że, no jak wiecie, mamy przecież urodziny mamy i tak sobie trochę świętujemy, spędzamy fajnie czas rodzinny, wróciliśmy właśnie z nad rzeki przed chwilką, no i będziemy sobie teraz w ogóle, rodzice przygotowują jeszcze sałatki, jakąś wędlinkę, później to ognisko, więc na pewno wam nagram na ognisko, no ale jak wiecie, ja wstawiam filmy codziennie, więc dzisiaj będę musiała
na chwilkę się urwać w międzyczasie, zgrać wszystko na kompa, później złożyć film, później go zrenderować, w sensie potem przesłać go na YouTube, także żebyście go mieli jutro o 7:30. A zauważyłam, że w niedzielę te wyświetlenia są trochę słabe, a to jest taki bardzo fajny rodzinny vlog, więc mam nadzieję, że jakoś nadrobicie w wolnej chwili. Także dzisiaj między imprezowaniem, no nie, to nie imprezowanie, między rodzinną sobotą, rodzinnym czasem, urodzinami mamy, będę Wam skrywać tego vloga. Mamo, kochana moja, bo Twoje urodziny są 12 lipca, a świętujemy dzisiaj, ale już teraz chcę Ci powiedzieć, że bardzo, bardzo Cię kocham, że jesteś wyjątkowa, 100 lat, najwspanialszą mamą jesteś na świecie, o tym wiesz. I przede wszystkim życzę Ci dużo, 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 dużo zdrowia, bo to najważniejsze. Tak, kocham Cię. Ale życzenia, wiadomo, były już troszkę dzisiaj, no ale oficjalnie mama ma urodziny 12 lipca, czyli we wtorek. Ale chciałam mi zrobić tutaj taką małą niespodziankę, bo moja mama każdy vlog ogląda, czyta też komentarze, także kiedy ją pozdrawiacie, to czyta i jest jej bardzo, bardzo miło. No dobra, i towarzystwo się zbiera, tu Ewelcia. Jak mój drineczek smakuje? Przepyszny. Pyszny, tak? Znaczy nie, zbieramy się, gdzie się zbieramy? Przebrać się, tak, bo jest ja, tak, ja ściągam sukienkę, Ewelka zakłada, zakładam jakieś ciepłe bluzy, leginy. I na ognisko. I na ognisko, jeszcze w sumie za chwilkę na ognisko, jeszcze troszkę posiedzimy i sobie. I pozdrawiamy. Tak. Pozakładaliśmy bluzy, ja mam w ogóle jeszcze tutaj kurtkę jeansową, a tu słuchajcie, pięknie słoneczko wyszło, ale razem ze słoneczkiem, auć, wyszły też, pojawiły się też komary. Więc będziemy, zaraz Wam pokażę, mamy spirale, mamy jakieś spraye, ale bardzo dużo z Was pisało nam o kawie, więc będziemy zaraz przygotowywać kawę. Kawę mieloną, chyba do takiego pazłotka, nie? Do folii? Tak. Do folii taką kawę. O, proszę bardzo, to jest solenizantka, też już w bluzie. Bluzie na sportowo. Tak, także... Boże, wydawało mi się, że zamknęłam oczy. Dobra, mniejsza o to. Więc będziemy, słuchajcie, zaraz palić kawę w takim pazłotku, podpalać ją, będzie się wydobywał taki, wiecie, dym i ma nie być komarów. I to napisaliście mi i prywatnie, i na Instagramie, i nawet na maila, i nawet pod ostatnim vlogiem było właśnie kilka takich wiadomości, żebyśmy po prostu odpalili kawę. Także zrobimy to i dam Wam znać, jak się u nas dzisiaj to wieczorem sprawdziło. Ostatni raz pamiętam, jak robiliśmy ognisko, był Karol z Ewelą, to po prostu komary nie dały nam żyć i musieliśmy zakończyć ognisko chyba po 40 minutach. Pamiętacie to? Jak byliście w zeszłym roku na ognisku? I po prostu tak nas cięły komary, że nie daliśmy rady. I zobaczcie, przy cieple, przy ognisku było ich tak dużo, więc dzisiaj mam nadzieję, że ta kawa, ta spirala i spraye, które mamy, nam po prostu pomogą. No i zaczynamy tutaj rozpalanie ogniska. Najpierw stare gałęzie. Najpierw mamy troszeczkę starych gałęzi, więc je spalimy i rozpoczynamy wieczór przy ognisku. No pięknie, Leoś pomaga tutaj tacie. Nelcia już pięknie sobie poszła spać, bo jest godzina 20. Także powolutku tutaj już rozpalamy. Dziadek już sobie siedzi elegancko. A dziadek jak siedzi? Dziadek sobie siedzi, a my palemy. Ale patrzcie tutaj, co tu się wyprawia. Jest Lileczka, Mania. Jest Mania. A tutaj... Kto tutaj jest? Śnieżka! Zobaczcie, tutaj Ewela. Za każdym razem, jak robimy ognisko, a robiliśmy w zeszłym roku, wstyd się przyznać, to Ewela jest od ziemniaczków. Ona zawsze przygotowuje ziemniaki w folii aluminiowej i później jemy z masełkiem sobie i z solą. Także Ewela to jest tutaj specjalistka od ziemniaków.